Dzisiaj generalnie taki temat. Już się nie mogę doczekać, aż wam o nim opowiem. Generalnie wyszedłem na spacer, żeby porobić trochę ciekawych ujęć. Jest dzisiaj czwartek i wideo będę wrzucał na jutro, więc też nie mam tak dużo czasu, żeby spędzić go na montażu. Więc chcę, żeby to było proste i takie jednak bezpośrednie nagranie. I mój przekaz na dzisiaj brzmi następująco. Uwaga, bo to może niektórych zaskoczyć i zszokować. I może doprowadzić was do śmierci waszego ego. Posłuchajcie tego. Pozwólcie sobie na to, aby być po prostu szczęśliwymi ludźmi. Jesteś w stanie sobie na to pozwolić? Tak szczerze, głęboko kontemplując zagadnienie szczęścia, czy jesteś w stanie bezpośrednio, tu i teraz, w tej chwili, pozwolić sobie na to, aby być po prostu szczęśliwym człowiekiem? Czy jesteś w stanie pozwolić sobie być szczęśliwy bezwarunkowo, takim jakim jesteś? Czy jesteś w stanie dać sobie taką możliwość, aby już teraz zaspokoić swoje własne potrzeby, zrobić to, czego tak naprawdę potrzebujesz, czego pragniesz, czego chcesz, żeby dać sobie szczęście? I ja nie mam na myśli tutaj tego, że ty musisz się teraz na siłę kimś stawać, że musisz coś nagle zmieniać w swoim życiu, że musisz coś osiągać albo uzyskiwać, że musisz biegać za swoimi ideałami w poszukiwaniu jakiegoś obrazu, który kiedyś gdzieś tam w przyszłości osiągniesz. Ja mam na myśli, czy jesteś w stanie dać sobie to szczęście już teraz. Możesz sobie je dać? Czy możesz powiedzieć to do siebie teraz głośno? Ja pozwalam sobie na to, aby być po prostu w życiu szczęśliwym. I wiecie, ja kiedyś osobiście w życiu bym na to nie wpadł. Nie wpadłbym na to, że mogę sobie po prostu dać szczęście. Że mogę dać sobie to, czego potrzebuję, że mogę to zrobić sam dla siebie, że mogę zadowolić samego siebie bez względu na to, jakby to nie brzmiało i nie miałoby to czymkolwiek być. I wiecie, i żyłem w takim przeświadczeniu, że muszę na siłę gdzieś tam myśleć o jakichś rzeczach i w kółko racjonalizowałem jakieś przekonania w swojej głowie. I tkwiłem w poczuciu bezsilności, żalu, poczucia winy i w takim przekonaniu, że nie mogę być szczęśliwy, że muszę stać się innym człowiekiem od tego, jakim człowiekiem jestem teraz. No i nie ukrywając, było to wynikiem troszeczkę nadmiaru swoich własnych ambicji oraz oczekiwań w stosunku do siebie, ponieważ ciągle wymagałem od siebie tego, żeby być we wszystkim najlepszy. Tego, że muszę nagrywać najlepsze filmy, że muszę mieć najlepsze treningi w życiu, że muszę mieć największe osiągnięcia, że w ciągu dnia muszę po prostu spełniać ten ideał, bo jak go nie spełnię, to nie będę szczęśliwy. I wiecie, gdzieś tam te moje ideały i cele były mi potrzebne w życiu do tego, żeby się starać bardziej i jakoś utrzymywać sens kierunku w moim życiu. Ale na dobrą sprawę nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czym jest dla mnie szczęście. I w pewnym momencie złapałem się na tym, że nie, Damian, ty po prostu nie chcesz być szczęśliwy. I tak musiałem sobie to przyznać, że uciekam w moim życiu od szczęścia. Uciekam od tego, czego tak naprawdę chcę. Uciekam, bo chcę zadowolić ludzi wokół siebie, bo chcę być taki idealny dla nich. Chcę być miły, chcę zawsze mówić to, co oni chcą usłyszeć. Chcę im udowadniać, że się mylą, że jestem lepszy. Wiecie, to jest troszeczkę takie sprzeczne ze sobą, nie? Ale generalnie tak to wyglądało. Albo potrzebowałem ich akceptacji, bo nie byłem w stanie dać sobie tego, czego potrzebowałem. Tak jakbym zaniżał swoje własne poczucie własnej wartości,
krytykując samego siebie na każdym kroku, tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś inny mnie zaakceptował. Gdzie na dobrą sprawę nikt nie jest w stanie tego zrobić za mnie. Czajcie motyw. Nikt nie jest w stanie was zaakceptować bez was. Jesteś jedyną osobą, która może dać sobie poczucie akceptacji. Ja nie mam tutaj na myśli potrzeby bliskości, bo gdzieś tam każdy z nas mimo wszystko ma tą potrzebę bliskości, bo chcemy być blisko innych ludzi. Ja mam tutaj na myśli potrzebę akceptacji. Jesteś jedyną osobą, która może sobie ją dać. To samo tyczy się poczucia własnej wartości, to samo tyczy się pewności siebie, to samo tyczy się tych wszystkich wartości samorozwojowych oraz duchowych, które na dobrą sprawę są już w nas. I cały ten rozwój i duchowość polega na tym, żebyśmy po prostu dokopali się do naszych wnętrz i sięgnęli po to, co nam się od życia należy. A należy nam się po prostu być szczęśliwymi ludźmi. Wiecie, to gdzieś tam chyba w Konstytucji Stanów Zjednoczonych było i chyba w ogóle praktycznie w każdej konstytucji to jest, że każdy z nas ma prawo do szczęścia. I to jest zabawne, bo my musieliśmy to spisać na papierze, żebyśmy o tym nie zapomnieli, nie? Bo generalnie jakby ktoś zapomniał o tym, co mu się w życiu należy, to zawsze może sięgnąć do Konstytucji. Boże jedyny, ale my jesteśmy wariatami jako ludzie, że musieliśmy sobie to aż spisać na papierze, wiecie? I mamy teraz taki sens kolektywnego ego, które utrzymuje taką strukturę, która sobie po prostu jest jaka jest. A my sobie tak żyjemy jak takie ludki. I wiecie, to jest szczególnie ważne w naszej polskiej kulturze, ponieważ my strasznie jesteśmy przysiąknięci negatywizmem tutaj w Polsce i to bardzo dobrze widać, gdy pojedziecie gdzieś na zachód, gdzieś pojedziecie do innego kraju i odwiedzicie inny kraj i trochę porozmawiacie z ludźmi i nagle wrócicie tutaj do Polski i zdacie sobie sprawę, o Boże, w jakim ja świecie żyję. Albo wystarczy, że zaczniecie medytować i sięgniecie troszeczkę po tą bezwarunkową miłość, która tak na dobrą sprawę jest tym samym, co obecność oraz czysta świadomość. Wiecie, ego strasznie nie lubi słuchać o bezwarunkowej miłości. O Jezus Maria, ego, o Jezu, nie cierpi bezwarunkowej miłości. Przecież ego bez warunków nie istnieje, więc generalnie musi utrzymywać się w tych swoich sztywnych ramkach, żeby sobie po prostu mogło istnieć. Ale to jest śmieszne. Wiecie, ja nie twierdzę, że ego jest czymś złym, bo generalnie każdy z nas potrzebuje mieć ten sens granic w życiu. Ale to brzmi tak zabawnie, szczególnie gdy popatrzymy na samych siebie z dystansem i zobaczymy to, jak my bardzo utwierdzamy się w tym przekonaniu, że wszystko jest takie poważne, że nasze życie jest poważne, przetrwanie jest poważne, problemy są poważne, wszystkie historyjki w twojej głowie są poważne, wszyscy ludzie, którzy cię zranili, oni przecież są tacy poważni. To jest masakra. I wiecie, to wideo jest oczywiście jedną z perspektyw na nasze życie, tak? I ja nie twierdzę, że te rzeczy nie istnieją, że nie istnieją problemy i jakieś tam inne sprawy, które mamy do pozałatwiania, bo nasz umysł zawsze i tak znajdzie sobie jakieś tam problemy, żeby mu się nie nudziło, bo przecież życie musi być poważne, żeby nie było tego całego cyrku, żebyśmy zawsze mieli sens kierunku, żeby sobie gdzieś pójść, gdzieś indziej od tego, w którym miejscu jesteśmy. No ale generalnie to jest taki mój przemyślunek na dzisiaj. I chciałbym, abyście sobie go naprawdę wzięli prosto do serca, głęboko przekontemplowali i zastanowili się, czy czasami sami się nie odgradzacie od swojego własnego szczęścia. Bo może się okazać, że wszystko, czego potrzebujecie, wy już macie. I na dobrą sprawę chodzicie w ciągu dnia i przekonujecie się, że to nie jest to, czego tak na dobrą sprawę chcecie. Generalnie mogę tutaj przytoczyć słowa Alana Wattsa, które bardzo ze mną rezonują. Że człowiek tak na dobrą sprawę chce dwóch rzeczy. Chce tego, co już ma oraz chce tego, co chcą inni ludzie. Ja się bardzo mocno pod tym podpisuję. Jako idealista, altruista, mistyk, wariat, który jest w stanie wskazać na każdą jedną perspektywę, z każdej jednej możliwej perspektywy. Bo ja sądzę, że nie nadaremno te wszystkie rzeczy istnieją gdzieś tam w naszym języku i my o nich mówimy. Ale warto jest po prostu czasami bezpośrednio na nie spojrzeć i zastanowić się, czy
nie jesteś w stanie już czasami zaspokoić swoich własnych potrzeb. Zastanów się, jakie masz potrzeby. Zastanów się, czy nie jesteś w stanie już teraz ich zaspokoić. I zastanów się, czy czasami sam nie zabierasz sobie własnego szczęścia. Bo może się okazać, że ty to już wszystko masz, tylko po prostu wystarczy po to sięgnąć. I to jest tyle, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy przemyślunek w kwestii naszego życia. Tak, moje kochane mysiepysie. Ja mam na imię Damiano, trzymajcie się cieplutko. Napiszcie dla mnie pozytywny komentarz, napiszcie pozytywne przemyślunki. Generalnie rozgadałbym się tutaj dużo dłużej, ale nie mam czasu dzisiaj na montaż, bo mam całą masę pracy i roboty na głowie. Ale myślę, że sobie w przyszłości jakoś to zrekompensujemy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczyska następnym razem. Zostawcie przemyślunki, łapki w górę i serduszka i wszystkie inne wypasy i wyczesy. I miłego, tak? Miłego, elo, buźka!